Czy cieszą Panią małe rzeczy, jak Pani stanie rano? Kawa, herbata, takie rzeczy, pogoda? No, bardzo. Kwiatek kupiony ładny, tak, dokładnie. Jakie kwiatki najładniejsze? Dokładnie. Jakie kwiatki Pani poleca najbardziej? Jakie kwiatki? Bardzo lubię kwitnące kaktusy. A, nietypowo. Nietypowo, ale są bardzo ładne. A co Pani w wolnym czasie lubi robić? Jakieś takie hobby? Działka czy krzyżówki? Jakie Pani, nie wiem. Czytam, chodzę na spacery. Gdzie te spacery? Do lasu czy po mieście? Czy... Park, ewentualnie las, jeśli jest więcej czasu. A Pan co lubi robić w wolnym czasie? Ja już jestem emeryt. Co na emeryturze można robić ciekawego? Odpoczywać. W jaki sposób można odpoczywać? Czytać gazetę. Co Pan robi, że Pan taki uśmiechnięty zawsze? No dzisiaj Pana spotkałem. Bo taki powinien być. Bo większość emerytów narzeka, Pan tu uśmiechnięty. Jak Pan to robi? Nie, na emeryturze tu się nie narzeka, bo już... Skąd brać taką dobrą energię? Mniej obowiązków jest. Mniej obowiązków? Mniej obowiązków. A jak Pan wspomina swoją młodość? 20 lat jak Pan miał. Jak się żyło wtedy? To ja nie pamiętam. Już nie pamięta Pan? 20 lat temu. Nie, jak Pan miał 20 lat. A jak 20? Powojenny Pan jest, tak? Jak to jest? Jeszcze więcej. To patrzyłem za dziewczynami. No i dopatrzyłem się. Udało się, tak? Tak. Wtedy Pan poznał żonę? Tak, żonę mam w domu. A jest coś, czego Pan żałuje w życiu, aby Pan mógł cofnąć czas? Proszę? Czy jest coś, czego Pan... Jakby Pan mógł cofnąć czas, czy jest coś takiego? Czego żałujesz? Czy żałuje Pan czegoś w życiu? No, nie żałuję niczego. Czego? Czy ma Pan jakieś marzenia jeszcze? No, teraz w marzeniach to już nie ma co myśleć. A z czego jest Pan najbardziej dumny w swoim życiu? Co się udało tylko zrealizować? No, że mam dobrą rodzinę. Tak? Czyli rodzina ważna, tak? Tak, ogólnie mówię. Lubi Pan się spotykać z rodziną? Często. Często. To jest podstawa, tak? Tak. A jak dbać o zdrowie w Pana wieku? Bo Pan się dobrze trzyma. No, ja wiem, czy dobrze się ja trzymam. Nie no, czasami to... Nie no, dobrze się Pan trzyma, co Pan mówi? No, jakaś dieta, ruch... Oby tak dalej było. Dieta, ruch jakiś... Widzi Pan, jak już się z laską chodzi, to już jest... Spacery, rowerek w domu. O, rowerek jest w domu? Jest. A wtedy po tej wojnie było co jeść na przykład? Jak się wtedy żyło? Ciężko było po wojnie? Na przykład jak Pan miał te 20 lat, 18 na przykład, czy... No, było ciężko, ale pracowało się i się starało się, żeby się czegoś dorobić. I udało się? I udało się. A w jakiej branży Pan pracował? Lubił Pan pracę swoją? 40 lat w hucie. O cholera. To dużo. To, czemu cholera? Nie, no, bardzo dobrze, no. Nie, mówię, że dużo lat po prostu. Że się udało, no. I lubi Pan tę pracę, tak? Proszę. Dobrze Pan wspomina pracę w hucie? Dobrze. Jakie takie plusy tej pracy? Na gorąco się pracowało. Ciepło było. Dobra, czego Panu mogę życzyć Pani? No. Na koniec. Uśmiechu, radości, zdrowia. To jest... Dziękujemy Panu.